Nazywam się Tadeusz Józef Juraciński. Urodziłem się 31 października 1976 roku. W tej chwili jestem kościelnym tutaj w parafii pod wezwaniem świętego Wawrzyńca w Dynowie. W latach młodości po Komunii Świętej zostałem ministrantem i później służąc do mszy świętej spodobało mi się służenie do mszy świętej i tak służyłem nawet i w szkole średniej, co chodziłem do szkoły zawodowej w Dynowie i później po szkole zawodowej jeździłem na budowę trochę jako pomocnik murarza. Też służyłem do mszy, ale już wtedy rzadziej, tak w sumie w niedzielę, bo nie było na to czasu. No i później te myśli, które tak myślę, że to odgórnie przyszły, od Pana Boga samego te myśli przyszły. Zacząłem myśleć, że chciałbym zostać kościelnym. Co myślę, jak takie myśli przychodzą. I wtedy ksiądz dziekan nasz Dynowski, ksiądz Stanisław Janusz, zaproponował mi, żebym został kościelnym. I oczywiście zgodziłem się. I tak zostałem kościelnym. I coraz bardziej służąc Panu Bogu oczywiście i ludziom, coraz bardziej mi się to spodobało. I służyłem jakiś czas miałem przerwę, 5 lat, bo miałem operację tętniaka mózgu. Dziękuję Panu Bogu za to, że uratował mi życie, że dalej mogę tutaj pracować i jestem za to bardzo wdzięczny Panu Bogu, że mogę tutaj dla Niego pracować i dla ludzi. Znajdujemy się w tej chwili w kościele pod wezwaniem świętego Wawrzyńca w Dynowie. Jest to bardzo piękny kościół. I zadanie moje polega na tym, żeby rano przyjechać o godzinie 6:00 i otworzyć bramy kościelne, otworzyć kościół, zadzwonić dzwonami, przygotować do mszy świętej o 6:30, później także przygotować do mszy świętej o godzinie 7:00, następna msza święta. I oczywiście, jeżeli nie ma ministrantów, to też służyć do mszy świętej. Później to wszystko, po mszy świętej trzeba wszystko poskładać na swoje miejsca, zrobić dezynfekcję konfesjonałów i klamek z tego względu, że jest teraz jeszcze wirus. No i wtedy udaje się do domu i na przykład jeszcze w poniedziałek o godzinie 14:00 i w sobotę o godzinie 9:00 jest sprzątanie kościoła, to trzeba też przyjechać i pomóc tutaj w sprzątaniu kościoła i wokół kościoła. Do mnie jeszcze należy tam, teraz w maju, to już trawka ładnie rośnie, trzeba skosić trawę wokół kościoła, a w zimie to trzeba jeszcze odśnieżać wokół kościoła śnieg, żeby było dojście do świątyni.
No i zadowolony jestem z tej pracy, i bo mam czas i na pracę tutaj, i przede wszystkim na modlitwę mam czas. Mogę usiąść gdziekolwiek i kiedykolwiek i się pomodlić po prostu i podziękować Panu Bogu za wszystkie dary, łaski, które mi daje. I w niedzielę, no to jest u nas 5 mszy świętej, w 6:30 rano, godzina 8, godzina 9:30, godzina 11, godzina 16, teraz jeszcze są majówki, to o godzinie 15:30. I trzeba też przyjść, wszystko przygotować, wszystko pootwierać. Po godzinie 12 już się kończą te msze do południa, trzeba zjechać do domu na chwilkę i później z powrotem na mszę świętą wieczorową. I później po wszystkim też trzeba wszystko zdezynfekować i trzeba pozamykać wszystkie bramy wokół drzwi i, no, no i do domu ci się udać. W tej pracy jestem bardzo zadowolony. Można powiedzieć, w niebo wzięte i dziękuję Panu Bogu, że mogę tutaj w tej pięknej świątyni pracować. No i dziękuję ludziom, którzy mnie po prostu spostrzegli i tam zagłosowali na mnie. Dziękuję bardzo. Chcę dalej Panu Bogu służyć jako dziękczynienie za to, że żyję. Że mogę dalej pracować tutaj na chwałę Bożą i pracować tutaj Panu Bogu na chwałę i po prostu ludziom.